Tak jak wam obiecałem, pierwszy gość, były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa. Dziękuję za wizytę o poranku w Onet Rano. Strasznie dużo się dzieje. Aż za dużo. Jak pan patrzy, najpierw tak chciałbym, żeby taką pańską ogólną ocenę, jak pan patrzy na ten spór, pojedynek, walkę między rządem a prezydentem Andrzejem Dudą, między Donaldem Tuskiem, powiedzmy, że on symbolizuje rząd, a Andrzejem Dudą. Gdyby pan był dzisiaj prezydentem, to pan by szedł na rękę ze wszystkim, co robi ta nowa ekipa rządząca, czy jednak w pewnych sprawach stawiałby pan weto? Nie mówię tutaj bezpośrednio o wetowaniu ustaw, ale na przykład o takich zmianach, jakie wprowadza Adam Bodnar. Wie pan, przede wszystkim, gdybym był prezydentem, to nie zrobiłbym tego, co zrobił parę lat temu pan prezydent Andrzej Duda. Mianowicie on pomógł, albo nawet wprost uczestniczył w naruszeniu fundamentu ustroju demokratycznego w Polsce, niezależności sądów, zaczynając od fundamentu fundamentów, to znaczy Trybunału Konstytucyjnego, nie powołując sędziów wskazanych przez Sejm, naruszył konstytucję, która wprost nakazuje mu to zrobić natychmiast, bardzo szybko. Pan prezydent dzisiaj trochę, chyba mało przekonywująco, próbuje stroić się razem z całym PiS-em, tak powiem, w obrońców cnoty konstytucjonalizmu. No bo cnotliwy nie jest. No bo sam ma tutaj ogromne winy w tym, w zakresie destrukcji ustroju prawnego państwa polskiego. Co można dzisiaj zrobić? Na miejscu prezydenta jednak byłbym konsekwentny w próbie budowania kompromisu z obecną ekipą władzy, obecną większością, co wymaga ustąpienia w sprawach fundamentalnych. Co to mogłoby być? No to mogłoby być oczywiście próba stworzenia ustawowej regulacji, którą pan prezydent by zobowiązał się podpisać, która by jakby czyściła w sytuacji nie tylko personalną. Znaczy, bo przypomnijmy, że prezydent ma możliwość inicjatywy ustawodawczej. Prezydent nie musi czekać na to, aż rząd przedstawi jakieś rozwiązania ustawowe. Mógłby sam wyjść z taką inicjatywą. Teoretycznie mógłby, ale zawsze takie rzeczy wymagają, aby były realnymi, wymagają uzgodnień. Więc, ale odnoszę wrażenie, że prezydent idzie, jak to się mówi, w zaparte. To znaczy, tak jak przy panu Kamińskim i Wąsiku, postępował na zasadzie, no trudno, choćby po mnie, choćby potop, prawda? Niech będzie pożar, ale ja muszę postawić na swoim. Nie postawił na swoim, bo przegrał tą batalię pan Kamiński i pan Wąsik w wyniku decyzji sądów, podkreślam, a nie polityków, trafili do więzienia, a on musiał, prezydent musiał poprawnie ułaskawić, jeśli chciał. No, zrobił to, czego bardzo nie chciał od samego początku, przyznał się do błędów roku 2015, no ale problem narasta. Tak samo jest z Trybunałem Konstytucyjnym, tak podobnie jest z mediami. Pan prezydent niepotrzebnie, tak powiem, ktoś go może namawia, a może on sam to wymyślił, taką rolę, ustawia się w roli obrońcy własnych decyzji, choćby nawet błędnych z poprzednich lat, i ustawia się nie w roli strażnika konstytucji, bo to jest rola, którą nikt już nie uwierzy po tym, jak prezydent jako uczestniczył w łamaniu konstytucji. Ustawia się dzisiaj w roli strażnika interesów Prawa i Sprawiedliwości oraz ich programu. To tylko fragment całej rozmowy. Posłuchacie w Onet Audio i przeczytacie w Onet Premium.